Witajcie ponownie. Chciałbym wykorzystać okazję, że mam dostęp do przedmiotów ze złota rodzinnych i pokazać Wam, jak wygląda odpowiedź polifoniczna Fortunie Pro 2 na poszczególne diamagnetyki, które są najbardziej poszukiwane przez detektorystów, a więc złoto. Mamy tutaj masywny pierścień złoty, średniej grubości łańcuszek, taki malutki aluminiowy medalik i miedziany guzik. Zobaczymy, jak sobie Fortuna Pro 2 radzi z łańcuszkiem. Wiele wykrywaczy ma problem, szczególnie e-track, nie widzi takiej powierzchni odpowiedzi. Dobrze, mamy 12 kHz, nie ma żadnego filtra przeciwzakłóceniowego, mamy tutaj 0. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to to, że ten wykrywacz jest bardzo stabilny. Nie ma żadnego problemu z włączeniem go w budynku, w którym jest żelbeton. Są różnego rodzaju zakłócenia EMI. Nie używamy żadnego filtra przeciwzakłóceniowego i ten wykrywacz jest bardzo spokojny. To jest ogromny plus. No dobrze, zobaczmy sobie, zacznijmy może sobie od miedzi, od brązu, taki guziczek. Zobaczymy, jak on to widzi. No i tak, 1-2 słupki powtarzalne w zakresie między aluminium a miedzią. Jeśli chodzi o polifonię, to bardzo wysokie tony, górna granica polifonii, tak samo aluminium, jak i brąz. Co do prędkości wykrywacza, zobaczmy. Petarda. Nie ma możliwości przeoczenia żadnego przedmiotu w terenie, nawet jeżeli chodzicie szybko. Dobrze, zobaczmy sobie mały medalik aluminiowy. Też górna część skali przewodzenia, górna część tonów polifonicznych bije nam na 70 mniej więcej, mimo małej masy, czyli tak samo jak ten guzik brązowy, 70-80. No i co? Wiele osób, które posiada wykrywacze VLF i są dość leniwe, nie kopią all-metalu, kopią kolor, dochodzą do takiego wniosku, że bardzo wysokie tony i wysokie wskazania numeryczne typu 60-70 kopiemy, a jak coś jest w środku skali 40-50, taki ten dźwięk różny, to można sobie odpuścić, bo na pewno nic ciekawego. Wiele wykrywaczy jest tak ustawionych, że tak zrobionych, że czym lepsze szlachetny metal, bardziej tym ten dźwięk jest czystszy. Tu zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Fortunie Pro. Bierzemy sobie ten pierścień duży, masywny i patrzymy. No i co się dzieje? Środek skali na wysokości srebra, jeśli chodzi, słyszymy tony, widzimy, jak to wygląda. Bardziej przytłumiony dźwięk niż przy aluminium i brązie. Bicia na 40-50 przy tej wadze przedmiotu. Jeżeli byłaby to moneta, to biłaby na 40. Zobaczmy sobie ten łańcuszek. Tak samo nie ma problemu z widzeniem go, ale odpowiedź jest na 30-40. Też jest środek skali. Wykrywacz jest rewelacyjny, jeśli chodzi o zasięgi. Rewelacyjny również, jeżeli chodzi o dyskryminację i rozróżnianie metali w glebie. Gorąco polecam, warto się zainteresować. Żadne AT Pro, żadne urządzenia do 3000 zł nie mają szans ani w możliwościach ustawień w menu, ani w głębokości. I tutaj z pracą na trybie jednoczesnym również, bo tutaj też jest coś takiego jak w produktach polskich między innymi. Warto się zainteresować, ale pamiętajcie jedną rzecz. W momencie, kiedy kupujecie taki sprzęt, należy sobie przed wyjściem w pole wziąć parę właśnie rzeczy różnego rodzaju i zobaczyć, jak wygląda sytuacja z odpowiedzią dźwiękową, ponieważ brak doświadczenia może spowodować to, że nie wiem, osoby bardziej leniwe nie będą kopać cyfer tam typu 30-40 i odpowiedzieć ze środka skali. A tam właśnie jest złoto. Także tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli Wam się podobał ten film, to kulturalne komentarze
Proszę zamieszczać, zapraszam. Dziękuję za cierpliwość i polecam się na przyszłość.